Adam Mickiewicz Pantadeusz Pierwsza księga pod tytułem gospodarstwo rozpoczyna się słynną inwokacją. Narrator w anaforze zwraca się do Litwy, wspominając ojczyznę, prosi Bożą Rodzicielkę o opiekę i cudowne przywrócenie na ojczyznę łono. Tymczasem jednak przenosi się wspomnieniami do kraju dzieciństwa, przedstawiając opis przyrody na Dnie męskiej. Następnie prezentuje typowo polski dworek szlachecki. Po tym opisowym wstępie zaczyna się akcja utworu. Do dworku powraca po dziesięciu latach nauki młody panicz Tadeusz Soplica. Ze wzruszeniem odwiedza kolejne izby, wspominając, jak wyglądały w czasach jego dzieciństwa, i tak dociera do pokoju, w którym kiedyś mieszkał. Przez przypadek poznaje młodą dziewczynę Zosię, która zajmuje jego pokój wystraszona, ucieka jednak, zobaczywszy Tadeusza w pomieszczeniu. Tymczasem wieść o pojawieniu się gościa rozeszła się po dworku i na powitanie wychodzi mu wojski, daleki krewny i przyjaciel domu. Opowiada Tadeuszowi, że trafił z datą przyjazdu wręcz idealnie, gdyż mają dużo gości, a Stryj chciałby znaleźć mu żonę. Następnie obaj panowie wychodzą razem na spotkanie sędziemu, Stryjowi Tadeusza i gospodarzowi dworku oraz gościom bawiącym się w pobliskim lesie. Pod nieobecność sędziego i wojskiego, woźny Protazy, nakazał podać kolację w nieodległym zamku, dawnym dziedzictwie rodziny Horeszków. O zamek ten sędzia toczy spór z hrabim, dalekim krewnym Horeszków. Następnie wszyscy zebrani w Soplicowie, goście zasiadają do wieczerzy zgodnie z licznymi obyczajami litewskimi, między innymi przestrzegając kolejności zasiadania przy stole czy usługując damom. Podczas jedzenia prowadzone są ożywione rozmowy na temat polityki i etykiety. Konwersację przerywa pojawienie się niezwykle urodziwej Talimeny. Kobieta wita się z towarzystwem, po czym zasiada obok Tadeusza i wdaje się z nim w ożywioną rozmowę. Tymczasem na drugim końcu stołu rozgorzał spór asesora z rejentem o to, czyj Hart upolował zająca. Towarzystwo podzieliło się na stronników Sokoła, psa asesora, oraz Kusego, psa rejenta. Podkomorzy starając się załagodzić spór, proponuje urządzenie polowania na zająca pod wodzą wojskiego. Ten jednak stanowczo odmawia, wykładając głośno, że zając nie jest zwierzęciem godnym organizowania takiej wyprawy. Tym samym wyśmiewa spór asesora i rejenta. Biesiadnicy opuszczają stół w radosnej atmosferze. Tadeusz wprowadzi telimenę, która okazuje się być ciotką asesora. W końcowej, w końcowej partii księgi narrator przeciwstawia śpiący, a więc spokojny dworek szlachecki niepewnemu losowi żołnierzy walczących u boku Napoleona. Dowiadujemy się, że wielu młodych ludzi pozostawiło swe rodziny, aby wcielić się do armii lub zostać emisariuszami. W Panno Tadeuszu takim emisariuszem jest ksiądz Robak. Pojawia się on niespodziewanie o tak późnej porze i budzi sędziego, aby poinformować go o czymś, czego narrator już nie zdradza. Następnego dnia od rana wszyscy zjeżdżają się na polowanie. Rozpoczyna się pogoń za zającem, która ma ostatecznie rozstrzygnąć spórku Okusego i Sokoła. Spóźniony hrabia zostaje zagadnięty przez Gerwazego, starego klucznika Choreszków i zagaduje go o spór z sędzią. Hrabia wyznaje, że gotów jest sprzedać zamek, zmęczony przedłużającym się procesem. Wierny klucznik nie jest tym zadowolony i postanawia odwieść hrabiego od tego pomysłu. Pokazuje mu zamek. I opowiada o czasach jego świetności. Przedstawia mu także historię rodu Horeszków, motywując niezgodę między Soplicami, rodem sędziego, a Horeszkami. Stolnik Horeszko, pan zamku, początkowo przyjaźnił się z jednym z Sopliców, Jackiem. Gdy jednak zauważył, że Jacek zamierza starać się o rękę jego córki, stanowczo zerwał stosunki. Kilka dni później na zamek najechali Moskale i choć ich napaść udało się powstrzymać. Stolnik zginął, jak twierdzi Gerwazy, z ręki Jacka Soplicy. Wtedy to też sługa powziął postanowienie zemsty za śmierć pana. Udało mu się nawet wprowadzić swój plan w życie. Wymordował większość członków znienawidzonego rodu. Płomienna przemowa Gerwazego zadziałała na skorą do fascynacji nastrojem grozy i nieszczęścia wyobraźnią hrabiego. Po poprzysiągł on nie oddawać zamku soplicom była to jednak reakcja chwilowa gdyż usłyszawszy odgłosy polowania szybko dołączył do myśliwych mijając pobliski sad dostrzegł piękne i młode dziewczę. jednak kontemplacja jej piękna przerwał mu ksiądz robak dziewczyna zniknęła goście zasiadając do śniadania podzielili się na dwie grupy starszyzna w jednej izbie rozprawiała o polityce a młodzież w drugiej zajmowała się nierozstrzygniętym sporem asesora z rejentem, gdyż żaden z hartów nie wrócił z zającem. W czasie posiłku Tadeusz dowiaduje się, że tylko przez względy przyjaźni Telimena nazywana jest ciocią asesora, bowiem tak naprawdę nie są spokrewnieni. Następnie Telimena opowiada pouczającą anegdotę ze swojego pobytu w okolicy Petersburga. Dzięki wielkiemu łowczemu dworu Carskiego ukarany zostaje właściciel hartów, które zagryzły jej suczkę. Opowieść stanowi przykład potwierdzający tezę o czujności i surowości carskich urzędów. Telimena tymczasem coraz serdecznie rozmowa z Tadeuszem, a spór asesora i rejenta wybucha na nowo. Blisko jest w nim do rękoczynów. Aby załagodzić sytuację, Telimena proponuje grzybobranie. Hrabia, wracając do domu, ponownie zwrócił uwagę na młodziutką Zosię, bawiącą dzieci w ogrodzie. Jednak po krótkiej rozmowie z nią traci zainteresowanie dalszym romansem, poznając lepiej jej usposobienie. Hrabia rusza w dalszą drogę, aby zjeść śniadanie w dworku. Jednak dostrzega towarzystwo po w pobliskim gaju, gdzie trwa aktualnie grzybobranie. Jedynie Telimena oddala się od grupy, idąc na polanę w pobliskim wzgórzu, do miejsca, które nazywa Świątynią Dumania. Kobietę spostrzegają równocześnie Tadeusz i sędzia. Sędzia pierwszy dogania kobietę, w celu omówienia z nią ślubu jej podopiecznej Zosi, z Tadeuszem. Początkowo niechętna z trudem przystaje na taki układ. Scenę tę ogląda i szkicuje w swoim gajecie hrabia. Po odejściu sędziego, zawiązuje on z Talimeną konwersację na temat sztuki, mówią o pięknych zagranicznych krajobrazach. Do rozmowy dołącza się Tadeusz, wychwalając piękno polskiej natury. Ich zdaniu przeciwstawia narrator swój opis piękna litewskich lasów. Gdy wymiana zdań zaczęła nabierać tempa, nagle zadzwoniono we dworze na obiad. Telimena zagaduje hrabiego, ukradkiem podając Tadeuszowi klucz i karteczkę. Obiad przebiegał w serdecznej, ale i spokojnej atmosferze. Nagle przybył gajowy z informacją o niedźwiedziu widzianym w lesie. Goście jednomyślnie uznają, że należy zapolować i na następny dzień zaplanowane łowy pod wodzą wojskiego. Księgę czwartą rozpoczynają wspomnienia narratora o pięknie lasów litewskich i zwyczajów z nimi związanych, w tym polowania. Następnie przenosimy się na podwórze Sopliców, gdzie wyrusza wyprawa na niedźwiedzia. Wszyscy pochłonięci zbliżającą się wyprawą zapomnieli obudzić Tadeusza i robi to dopiero tajemnicza nieznajoma która zaraz znowu znika, a Tadeusz pospiesznie udaje się na zebranie do karczmy Jankiela. Tutaj toczy się dyskusja na różnorakie tematy polityczne. O Napoleonie, o zbrojeniach Polaków, o dawnych czasach wolności szlacheckiej. Ksiądz Robak postanawia wykorzystać to zebranie i opowiedzieć o sukcesach Napoleona, a także przybliżyć wspomnienia wielkich polskich wodzów, jak na przykład generała Dąbrowskiego który to podobno używał trzymanej przez Bernardyna tabakiery. Na jej dnie znajdują się sceny przedstawiające Napoleona na czele armii. Również jej zawartość jest niezwykła, gdyż pochodzi spod Jasnej Góry. Ksiądz Robak częstuje zebranych, nawiązując do ważnych dla Rzeczpospolitej wydarzeń. Tak od tabaki przechodzi płynnie do postaci cesarza, przywołując jego rzekomy zwyczaj zażywania tabaki przed każdą ważniejszą bitwą. Bernardyn wykłada, że nie należy biernie czekać na pojawienie się Napoleona i namawia do zbrojenia się. Rozmowa urywa się, gdy ksiądz Robak zauważa za oknem Tadeusza. Wtem rozpoczynają się łowy. Po wytropieniu zwierza przez ogary strzelcy, mimo zakazów wojskiego, czym prędzej rzucają się naprzód. Zastraszony niedźwiedź broni się usilnie. W końcu rzuca się do ataku na hrabiego i Tadeusza. Zaatakowani równocześnie oddają dwa strzały, niestety niecelne. Na szczęście poprawiają ich rejent i asesor. Również ze strzela do niedźwiedzia. Na zakończenie łowów Wojski odgrywa pieśń na rogu. Tymczasem na nowo wybuchł spór asesora z rejentem. Tym razem oto kto ustrzelił zwierzę. Wojski zaczyna opowiadać o podobnym zdarzeniu, które przytrafiło się jego znajomym do Majce i do Wejce którym podobne nazwiska przyniosły wiele kłopotów. Spór przerywa Gerwazy, wyjmując z głowy niedźwiedzia kulę pochodzącą z jego strzelby. Strzał oddał jednak ksiądz robak, który szybko się potem ulotnił. Wszyscy wznoszą więc toast za zdrowie bernardyna. Nadal wrodzy sobie asesor i rejent chcą stanąć do pojedynku, jednak za sprawą wojskiego udało się ich pogodzić. Ostatecznie wrogowie poślubili wzajemnie swoje siostry, podzielili majątek na pół, a na pamiątkę sporu zbudowali karczmę, którą nazwali Niedźwiadek. Po zakończeniu uczty Talimena zastanawia się nad przyszłością jej ewentualnego związku z hrabią lub z Tadeuszem. Ostatecznie postanawia podsunąć hrabiemu Zosie. W tym celu woła do siebie dziewczynę i postanawia wprowadzić ją do towarzystwa podczas wieczerzy po polowaniu. Telimena zapoznaje Zosię kolejno ze wszystkimi, a jednym z pierwszych jest Tadeusz. Spotkanie z dziewczyną wywołuje jego zmieszanie, poznaje bowiem, że to ona zamieszkuje jego pokój i to ona obudziła go na polowanie. Uczucia młodzieńca nie uchodzą uwadze ciotki, która nalega na rozmowę. Zniechęcony Tadeusz udaje się jednak samotnie do świątyni Dumania. Zostaje tam rozmyśloną Telimenę i w wyniku szarpaniny z atakującymi kobietę mrówkami. Wcześniejsze napięcie między nimi opada. Wieczerza znów odbyła się w zamku. Przebiegała w wyjątkowo ponurej i milczącej atmosferze. Myśliwi obawiali się o ośmieszenie, gdyż żaden z nich nie upalował niedźwiedzia. Asesor z rejentem żywo w pamięci mieli także ostatnią porażkę ich hartów. Hrabia, który był być może świadkiem sceny między Tadeuszem i Talimeną, celowo nadskakuje we wszystkim Zosi, aby wzbudzić zazdrość w Talimenie. Ta zaś kokietuje Tadeusza, co jemu wydaje się obecnie nazbyt obcesowe. Wojski niezadowolony z ogólnego milczenia, zabiera głos w kwestii zasad wspólnych posiłków, między innymi mówiąc o konieczności konwersacji. Następnie sędzia wznosi toast za Bernardyna, przeznaczając mięso niedźwiedzie dla klasztoru. Skóra zaś decyzją podkomorzego trafia się hrabiemu, co przypomina mu o dziejach rodowych, a więc także o sporze dotyczącym zamku. W tym momencie w komnacie pojawia się gerwazy, stary klucznik, który wieczorem miał zwyczaj nakręcania zegarów i teraz również nie zamierzał z niego zrezygnować. Dochodzi do kłótni pomiędzy gerwazem i poirytowanym targnięciem protazem. Do sporu przyłącza się hrabia, wyzywa Tadeusza na pojedynek, po czym oddala się, snując plan zajazdu na dwór sopliców, aby położyć w końcu kres sporom. Chce prosić o pomoc bliską szlachtę z za, zaścianka Dobrzyńskiego. Następnego dnia rano sędzia tworzy pozew sądowy przeciw hrabiemu i Gerwazemu, oskarżając ich o zniesławienie i napaść na uczestników wczorajszej biesiady. Woźny, protazy, czym prędzej udaje się z pozwem do zamku. Napiętą sytuację próbuje ratować ksiądz Robak, zachęcając do polubownego zażegnania sporu. Proponuje zawarcie małżeństwa między Zosią a Tadeuszem, które na stałe połączy zwaśnione rody. Wskazuje także na ogólnonarodową potrzebę spokoju, gdyż wojna o wyzwolenie Polski jest już blisko. Zebrani wydają się dyskusją na temat wzniecenia powstania. Konieczna jest jednak zgoda hrabi, gdyż za nim pójdzie najwięcej szlachty. Ostatecznie sędzia zgadza się na współpracę, a robak nieco uspokojony opuszcza dwór. Protazy przynosi jednak wieść o zbrojnej wyprawie hrabiego do zaścianku Dobrzyńskiego. Następnie daje narrator opis zaścianka, wyglądu, imion i zwyczajów jego mieszkańców. Dobrzyn zamieszkuje zubożała szlachta, która musi pracować na swoje utrzymanie. Głową rodziny jest matyjasz Dobrzyński. Mieszka w domu, który dawniej był dworem obronnym. Sam Maciek to doświadczony i znakomity żołnierz, który niemało wroga położył rózeczką, jak nazywa swoją karabelę. Obecnie uznawany jest przez mieszkańców za osobę najlepiej znającą się na wszystkim i potrafiącą trafnie doradzić, choć porad udziela rzadko. Do niego właśnie udało się poselstwo Choreszków. W domu Maćka trwa narada. Głos zabiera Bartek, zwany Prusakiem, opowiadając jak w 1806 roku wraz z wojskami francuskimi przepędzili Niemców z Wielkopolski. Zebrani jeden przez drugiego rwą się do walki. Bartek Prusak stara się ostudzić ich zapędy, tłumacząc, że muszą znać więcej konkretów, bo inaczej nikt się do nich nie przyłączy. Następnie swoje poglądy wykłada Buchman, który wskazuje na ideologię rewolucji, w prostych słowach wykładając założenia Russo o władzy, która pochodzi z mocy ludu, a nie Boga. Przerwają mu jednak żywo zwolennicy szybkiego ataku i rada zaczyna dzielić się na dwa stronnictwa. W momencie zaogniania się sporu o wybór przywódcy, powstania, pojawia się Gerwazy i zaczyna przemowę, w której tłumaczy, po co zgromadził ich w dobrzynie. Wskazuje na zbliżającą się wojnę z Rosją i na konieczność walki w niej. Przytacza również słowa Robaka, mówiącej o tym, że trzeba wpierw oczyścić ojczyznę ze śmieci, wskazując na sędziego jako przykład takiego śmiecia. Od razu zyskuje niemal powszechną aprobatę. Obrony sędziego podejmuje się jedynie Bartek Prusak oraz Jankiel, który proponuje wstrzymać się z wojną do wiosny i zaprasza na ucztę do swojej karczmy. Wszyscy ochoczo podchodzą do tych planów, jednak Gerwazy atakuje go swoim scyzorykiem i wypędza. Kontynuując swoją płomienną przemowę, sprytnie akcentuje utarczki, jakie miały miejsce między sędzią a zebranymi. Tak grając na uczuciach ludzkiej nienawiści i gniewu, przekonuje szlachtę do projektu zajazdu, czemu sprzeciwia się milczący dotąd Maciej. Jego słowa studzą ogólny entuzjazm, ale w tej samej chwili hrabia wjeżdża do zaścianka i w atmosferze ogólnego pijaństwa i radości zapada decyzja o napaście na Soplicowo. Tymczasem w dworze w Soplicowie goście po wychodzą na ganek oglądać osobliwe zjawisko, jakim jest ukazanie się komety. Wojski i podkomorzy opowiadają, że wcześniejsze widziane komety zwiastowały złe wydarzenia, jak na przykład odsiedź wiedeńską, czy Targowice. Dlatego też wojski nie jest zadowolony, że ukazała się akurat na Coplicowem, zwiastując nieszczęście. Sędzia zostaje wezwany na potajemną rozmowę. Tadeusz nie idzie jeszcze spać, gdyż również chce porozmawiać ze stryjem. Czekając przed jego izbą, zerka przez dziurkę od klucza. Widzi, jak sędzia wraz z robakiem płaczą i ściskają się jak bracia. Okazuje się bowiem, czego Tadeusz nie słyszy, że Bernardyn postanowił ujawnić swoją tożsamość. Jest to Jacek Soplica, brat sędziego i ojciec Tadeusza. Jacek postanawia wyjawić swoją tajemnicę, gdyż grozi mu niebezpieczeństwo. Postanawia udać się do Dobrzyna, by stłumić powstanie, po czym wyskakuje przez okno. Za chwilę do komnaty sędziego wchodzi Tadeusz. Mówi o zamiarach udania się na granice księstwa warszawskiego, gdyż wyzwał hrabiego na pojedynek, a zwyczaj ten jest zabroniony na Litwie. Chce następnie przyłączyć się do wojsk Napoleona. Strej uspokaja zapędę młodzieńca, obiecując mu w zamian próbę zezwatania go z osią. Tadeusz jest jednak przekonany, że Telimena nie odda mu jej ręki. Upór synowca zaczyna drażnić sędziego tak, że nakazuje mu małżeństwo z Zosią i kończy rozmowę. Po opuszczeniu komnaty stryja Tadeusz wdaje się w kłótnię z Telimeną, która żąda dowodu miłości. Sfrustrowany młodzieniec nie jest jednak pewny swych uczuć i w rezultacie wszelkie związki między nimi zostają zerwane. Tadeusz czuje się winny zranionych uczuć Telimeny i obawia się, że nie dopuści ona do zaręczyn z Zosią. W rozpaczy biegnie nad staw, aby popełnić samobójstwo. Tymczasem brzegiem tegoż stawu przejeżdża hrabia. Dostrzega Tadeusza i daje rozkaz do ataku. Jokaje wiążą młodzieńca i prowadzą do domu. W tym momencie rozpoczyna się zajazd. Hrabia czyni gości Soplicowa swoimi więźniami, każąc zamknąć ich we dworze. Po chwili dociera szlachta pod wodzą Gerwazego, ale nie mogą dostać się do dworu inaczej niż przez kuchnię. Gerwazy, widząc, że nie dostanie się do sędziego, postanawia zmusić Protazego, aby dokumentem uznał hrabiego za właściciela zamku. Protazy pozornie się zgadza, po czym umyka obławie. Tymczasem szlachta, skora do użycia swej broni, morduje po kolei zwierzęta na ucztę w wieczorną zamku. Ostatecznie w końcowej scenie wszyscy zapadają w głęboki, pogłębiony alkoholem sen. Następnego dnia rano agresorzy budzą się związani i obezwładnieni przez rosyjskich żołnierzy, wezwanych zapewne przez asesora lub jankiela. To na pomoc sędziemu przybyła okoliczna szlachta. Rosyjski major płót każe buntowników zakłuć w dyby i pozostawić na deszczu. Sędzia próbuje załatwić całą sprawę polubownie, targując się i przekonując Płuta, że niewiele zyska na aresztowaniu napastników. Major zirytowany grozi sędziemu, że i jego będzie chciał się pozbyć. Spór przerywa pojawienie się robaka, Maćka, Bartka-Prusaka, Mickiewicza i Zana. Zwykle ponury Bernardyn tym razem aż promienieje radością. Gratuluje majorowi złapania szlachty i proponuje zorganizowanie uczty z tej okazji. Sam major udaje się na poszukiwanie tancerki, ale gdy staje się zbyt natarczywy i bez pozwolenia całuje tę limenę w rękę, zostaje spoliczkowany przez Tadeusza. W tym samym czasie robak podaje młodzieńcowi broń i każe strzelać, co Tadeusz też robi. Strzał okazuje się niecelny, ale wśród Rosjan wybucha panika. Wywiązuje się regularna walka między szlachtą a muskalami. Jest to bitwa bezładna i niedowodzona. Próżno bowiem kapitan Rykow próbuje dowodzić ze stodoły. Szlachta tymczasem, dobywszy broni, ostro stawia opór w wojsku rosyjskiemu. Stary Maciek stacza zwycięski pojedynek ostatecznie zwycięstwo należy do całej szlachty. Wesela nie podziela jednak robak, który wie, że trzeba jeszcze rozbić oddział zgromadzony wokół Rykowa. Nie jest to zadanie łatwe. Rosjanie posiadają broń palną, zaś szlachta w większości tylko miecze. Jednak Konewka Dobrzyński zaczaił się i wprowadził zamieszanie, rozbijając tym samym szeregi wroga. Rykow ze zmniejszonymi siłami ucieka do ogrodu, gdzie od strony zamku zostaje zaatakowany przez oddział hrabiego. Panuje chaotyczna walka, w wyniku której postrzelony zostaje ksiądz Robak. Tadeusz z daleka, zza drzewa strzela do Rosjan. Widząc to Rykow sygeruje majorowi, aby stanął do pojedynku z Tadeuszem. Do pojedynku jednak nie dochodzi, gdyż Płód nakazuje jednemu ze swoich żołnierzy zastrzelić Tadeusza, co szlachta traktuje jako zdradę i naciera na Moskali. Znów wywiązuje się regularna walka. Tymczasem wojski i protazy wymyślą fortel, dzięki któremu ostatecznie udaje się przechylić szalę zwycięstwa na korzyść Litwinów. Ostatecznie podkomorzy rozbitemu niemal całkowicie kapitanowi proponuje poddanie się i taki miał koniec zajazd ostatni na Litwie. W komnacie sędziego trwają narady. Kapitan Rykow zgadza się nie oskarżać nikogo sądownie i zeznać, że przybyli do soplicowa przypadkiem. Proponuje jednak przekupić płuta, aby ten nic nie wygadał, jednak grywa zapewnia, że on nic nikomu już nie powie i choć nie wprost przyznaje się do zabicia majora. Teraz z kolei sędzia zajmuje się Tadeuszem. Przed obliczem rannego księdza oznajmia, że Telimena zgodziła się oddać młodzieńcowi Zosię, która również jest z tego faktu bardzo zadowolona. Jednak Tadeusz nie chce pętać woli Zosi, gdyż nie wie, na jak długo przychodzi mu opuszczać rodzinne strony, udając się na wygnanie do księstwa warszawskiego. Postanawia prosić ją o rękę dopiero po swoim powrocie, jeśli nadal będzie go chciała. Młodzi żegnają się czule. Rozczulony hrabia po pierwsze godzi się z Tadeuszem, a po drugie wyznaje swoje uczucia telimenie. Biorąc jednak przykład z Tadeusza, postanawia wyjechać i poświęcić miłość dla ojczyzny. W chwilę później w wielkim pośpiechu emigracji opuszczają soplicowo. Nie może się z nimi udać robak, gdyż jest zbyt ciężko ranny. Do jego pokoju przybywają gerwazy oraz plebani i zaczyna się spowiedź. Bernarden wyznaje przed klucznikiem, że jest Jackiem soplicą. Prosi o wysłuchanie jego spowiedzi i być może o przebaczenie. Opowiada następnie dobrze znane gerwazemu dzieje miłości Jacka i Ewy, sprzeciwu stolnika i jego zabójstwa. Przedstawia jednak inną wersję wydarzeń, według której Jacek czuł się zdradzony przez Stolnika. Mówi, że nie miał nic wspólnego z Moskalami, którzy najechali dwór, a dawnego przyjaciela zabił, gdyż ten okazał mu jawną niechęć i począł wypominać dawne spory. Wysłuchawszy tych zwierzeń Gerwazy, przebacza, choć zaznacza, że ręki nie może mu uścisnąć. Ksiądz prosi jeszcze, aby zechciał wysłuchać go do końca, gdyż przewiduje swoją śmierć jeszcze dzisiaj. Uznany za zdrajcę przez Polaków, zaś za sojusznika przez Rosjan, uciekł z ojczyzny, aby nie dać się zrusyfikować. Chcąc odkupić swe winy wobec Choreszków, zaopiekował się córką Ewy, Zosią, gdy jej matka zmarła na Syberii. Zaś, aby zamazać opinię zdrajców z rodu Sopliców, pracował dla kraju jako żołnierz, a następnie emisariusz. Od wielu lat planując powstanie, które przyspieszył i skazał na klęskę Gerwazy. Klucznik wzruszony taką postawą przyznaje, że Stolnik tuż przed śmiercią przebaczył Jackowi. Gdy przybywa posłaniec z wiadomością, że Napoleon wyrusza na Rosję, robak umiera. Księga 11 rozpoczyna się apostrofą słowiącą ów tytułowy 1812 rok. Wiosną tego roku wkraczają do Rosji wojska Napoleona. Oddziały polskie stacjonują między innymi w Soplicowie. Odbywa się gościnne przyjęcie i uroczysty obiad dla generała Dąbrowskiego. Następnego dnia uroczystości rozpoczynają się od obchodów święta najświętszej panny kwietniowej. W kaplicy gromadzi się wiele ludzi, gdyż poza chęcią modlitwy chcą oni zobaczyć sławnych wojskowych, goszczących w Soplicowie. Pomszy pod komorze mówi o wyzwoleniu księstwa i korony przez Napoleona, ale także o losach Jacka Soplicy. Informuje publicznie o przyznaniu. Jackowi Orderu Kawalerii Legii Honorowej zostanie ona zawieszona na grobie zmarłego. W sali jadalnej podczas ponownych zaręczeń zgromadzeni goście witają wchodzących Tadeusza i Zosię, podziwiając urodę młodej panny. Sędzia rozpoznaje w jednym z pułkowników hrabiego i wita go serdecznie. Za chwilę pojawia się druga para narzeczonych. Tekla hereszczanka i asesor. Ostatniej pary nie mogą się wszyscy doczekać, gdyż rejent poszukuje pierścionka, który zgubił, a jego narzeczona nadal nie ukończyła toalety. Wojski pełni obecnie obowiązki marszałka dworu i odpowiednio rozsadza gości przy stole. W tym czasie Tadeusz i Zosia według zwyczaju usługują włościaną, dla których stoły rozstawiono przed dworem. W trakcie posiłku pojawiają się kolejni goście. Najpierw sędzia przeprowadza Maćka Dobrzyńskiego. Sam Dąbrowski i inni poznają Maćka i wspominają jego poczynania z rózeczką. Chwilę potem pojawia się Gerwazy ze swym scyzorykiem, którego rozmiarami wszyscy się zachwycają. Przez cały ten czas Maciek pozostaje milczący i markotny, a gdy wreszcie decyduje się odezwać, krytykuje naiwną wiarę w pomoc Napoleona. Wskazuje, że Polsce potrzebny jest wódz Polak, wywołuje to nerwowe szepty wśród zebranych. W tym momencie pojawia się ubrany z Francuska rejent wraz z narzeczoną Telimeną. Widząc go Maciek rzuca nań ostre, karcące spojrzenie oraz określa go mianem głupca. Chwilę potem bez pożegnania wraca do swojego zaścianka. Tymczasem hrabia robi wyrzuty telimenie i gotów jest pojedynkować się z rejentem. Kobieta odciąga go na stronę i każe się decydować, jeśli weźmie z nią ślub dzisiaj, to porzuci dla niego rejenta. Hrabia dostrzega swą pomyłkę w ocenie charakteru Telimeny i nie chce się już z nią żenić. Goście bawią się jeszcze chwilę we dworze, a następnie wychodzą na dziedziniec. Tadeusz i Zosia postanawiają uczynić wolnymi przyszłych poddanych, zgadzając się tym samym na prowadzenie żywota ziemskiego. Słysząc to, Gerwazy proponuje, aby chłopów uszlachcić, czym nie narazi się ich na nałożenie ogromnych podatków. Przy czym zauważa, że skarby rodu Choreszków teraz należą do Zosi. Toteż Sadeusz czym prędzej ogłasza poddanym decyzję, za co otrzymuje ich dozgonną wdzięczność. Za chwilę jednak uwaga wszystkich skupia się na muzykantach, a przede wszystkim na Jankielu, który jest powszechnie uznany za najlepszego cymbalistę. Spod pałeczek wydobywa się dźwięk poloneza 3 maja. W pewnym momencie rytm zostaje zmącony jakąś fałszywą nutą, którą jako zdradę rozpoznaje gerwazy. Dalej już zgodnym rytmem wygrywa jankiel znaną w wojsku piosenkę o niedoli żołnierskiej, aby zakończyć dźwiękami mazurka Dąbrowskiego. Po koncercie jankiela pod komorzy daje sygnał, że poloneza czas zacząć. Goście bawią się i tańczą w ogólnej atmosferze przyjaźni i radości. Zaś ostatnie słowa narratora niejako uautentyczniają relację, czyniąc z podmiotu mówiącego świadka opisanych wydarzeń. Jeżeli Ci się podobało, zachęcam Cię do subskrypcji naszego kanału oraz polubienia nas na Facebooku. Nasz adres na Facebooku to facebook.com A plus nauka. Wszelkie pytania możesz nam zadać pisząc do nas na maila gmail.com.